Ruszyły prace związane z przebudową torowiska w Świętochłowicach na granicy z Chorzowem Batorym. W związku z prowadzoną wzdłuż ulicy Katowickiej inwestycją zarówno pasażerowie komunikacji miejskiej, jak i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Remont obejmuje co prawda krótki odcinek 360 metrów, jednak w tym miejscu kluczowy. Wymienione zostaną instalacje podziemne oraz zasilanie, sieć trakcyjna i nawierzchnia jezdni. W tej chwili trzeba wszystko po prostu wymienić, zmodernizować tak, żeby zarówno torowisko, jak i jezdnia, chodniki były w odpowiednim stanie do tego, żeby je w dalszym ciągu eksploatować. No i żeby nie tylko komunikacja tramwajowa i jej pasażerowie skorzystali na tym, ale także mieszkańcy. Którzy mają znacząco odczuć efekty inwestycji, ponieważ hałas i wibracje emitowane przez tramwaje zostaną ograniczone. Pierwszy etap prac ma zakończyć się w sierpniu tego roku, a cała inwestycja pochłonie ponad 15 milionów złotych. Na czas prowadzonych prac Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza zmiany w kursowaniu niektórych linii tramwajowych i autobusowych. 6, 7, 7N i 23, tym liniom zmienia się trasa przejazdu, a jeśli chodzi o komunikację tramwajową, to warto zwrócić uwagę na zawieszenie linii numer 7. Natomiast, żeby te niedogodności wszystkie zminimalizować, wprowadzamy jednocześnie szereg udogodnień i tutaj warto mieć na uwadze m.in. uruchomienie nowej linii zastępczej komunikacji autobusowej. Pojazdy będą oznaczone symbolem T7. Która będzie kursować pomiędzy przystankami Chorzów Batory Zajezdnia a Świętochłowice Mijanka. Zwiększyła się również częstotliwość linii numer 17, która od poniedziałku kursować będzie co 15 minut. Co oznacza, że w ciągu godziny tramwaj pojedzie 4 razy.